Dobrze, Emilka, chyba jesteśmy już. Halo, witajcie. Cześć, witam serdecznie. Witam cię serdecznie. Jesteśmy z małym opóźnieniem. Bardzo was przepraszamy. To trochę niezależne było. Już chyba. Dajcie, kochani, znać, bo ja nie mam podglądu. Nie mamy podglądu, czy nas dobrze widać i nas słychać przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Tak, dać tylko taki krótki feedback właśnie przede wszystkim, czy dobrze słychać, żebyśmy mogły zaczynać. Ja już patrzę na naszym profilu fundacyjnym, czy... O, tam ktoś da znać, no. Czy nam dają znać i czy w ogóle jesteśmy. Jesteśmy, dobrze, jesteśmy. Witam serdecznie Emilka jeszcze raz. Emilia Ptak, dietetyk kliniczny. Niektórzy z was znają Emilkę z naszych warsztatów z Akademii Serca. No i dzisiejszy live jest głównie dla tych, którzy nie mogli być z nami. Twój wykład był, Emilka, bardzo ciekawy i chciałabym prosić ciebie, abyś no, trochę tutaj opowiedziała, tak, o tej naszej odporności. Zaczynając może od tego, bo też mamy mało czasu, wiem, że się spieszysz, zaczynając może od tego, że ta nasza odporność stoi na takich trzech głównych filarach. Ta nasza odporność tak naprawdę jest budowana też każdego dnia, bo my często dopiero jak jest ten okres jesienno-zimowy albo wczesnej wiosny, kiedy to najwięcej tych wszystkich przeziębień i wirusówek różnych się pojawia, to wtedy najczęściej nam się przypomina w ogóle o tym wzmacnianiu odporności. Tymczasem my odporność naszą wspieramy na co dzień, każdego dnia budujemy swoją odporność i to, że na przykład w zeszłym roku bardzo mocno chorowaliśmy, nie oznacza wcale, że w tym lub w następnym musimy to powtórzyć, bo jeżeli o siebie właśnie fajnie zadbamy, to może się okazać, że nawet objawy alergii, które mieliśmy, czy też jakieś przeziębienia, grypy, coś, co nas rozkładało wiele razy w ciągu roku, wcale nie musi być naszą codziennością w roku kolejnym, ani też w kolejnych miesiącach. Więc na pewno takie najważniejsze filary to jest oczywiście nasza dieta, czyli to, co wkładamy na talerz, to czy ta nasza dieta jest odpowiednio urozmaicona, czy zawiera odpowiednie składniki, czy jest przeciwzapalna, czy prozapalna, czy właśnie promuje choroby, czy też promuje ich wyciszanie. Więc na pewno dieta, właściwa, mądra suplementacja odpowiednich substancji, które na co dzień też budują naszą odporność. I trzeci filar to będą wszystkie te dodatkowe rzeczy, takie jak sen, jak ogólnie nasz styl życia, to ile pracujemy, jak odpoczywamy. W przypadku dzieci oczywiście też to, czy mają odpowiednio zachowany cykl dobowy, czy są na świeżym powietrzu często, czy nie spędzają zbyt dużo czasu w zamkniętych, ciemnych pomieszczeniach przed telewizorami, przy komputerze, przy telefonie i tak dalej, czyli też ta ekspozycja na czerwone czy niebieskie światło tutaj też będzie bardzo istotna. Także to są takie główne filary, które wpływają na naszą odporność, a pod nimi oczywiście kryją się różne inne aspekty, tak? No bo w zakresie na przykład diety, suplementacji bardzo ważne będzie to, jak pracują nasze jelita chociażby, dlatego że około 80% naszej odporności siedzi jednak w tym układzie GALT, czyli w układzie naszym odpornościowym jelitowym. I w związku z tym odpowiednia probiotykoterapia, spożywanie na przykład kiszonek zimą, czy też w ogóle przez cały rok, ale przeplatanie tych różnych ważnych dla odporności rzeczy w swojej diecie będzie bardzo, bardzo ważne. No właśnie, no i też bliskie relacje, żebyśmy z dzieckiem spędzali dużo czasu, żebyśmy też nie zaniedbywali takiego właśnie przytulania, masowania. Ja swojego Antka bardzo często właśnie przed snem też, żeby go trochę wyciszyć, mamy takie półgodzinne sesje właśnie, gdzie masujemy nóżki, rączki, to też jest bardzo, bardzo ważne. Tak, znaczy to jest też ważne, na przykład pamiętam, że był wykład dotyczący, prawda, tych masaży na konferencji, natomiast to jest też bardzo ważne ze względu właśnie na wyciszenie układu nerwowego, ukojenie mięśni, bardzo fajnie też sprawdza się na przykład aromaterapia olejkiem lawendowym, który też ma mnóstwo udowodnionych zdrowotnych korzyści, które też pomaga się wyciszać, zapadać w głębszy sen i tutaj rzeczywiście, a te relacje są bardzo ważne w wielu aspektach, między innymi też dlatego, że
każdorazowe przytulanie się, uśmiech bliskiej osoby czy ten kontakt wytwarza nam szereg pozytywnych hormonów, między innymi oksytocynę, dzięki temu też wytwarzają się endorfiny, więcej serotoniny. Także te bliskie relacje, dobre relacje, niekoniecznie one muszą być też z człowiekiem, wystarczy czasami pies, kot, chomik, cokolwiek tam nas kocha, czy my kochamy i mamy z tym bliski kontakt, najlepiej jeżeli to będą bliscy nam ludzie oczywiście, ale rzeczywiście ten bliski kontakt bardzo dobrze wpływa generalnie na nasze zdrowie i naszą równowagę. Jasne. Emilka, powiedz mi teraz, są takie pewne wytyczne, no to też się wiele razy powtarza, my to niby wiemy, że tak jest, ale jednak gdzieś tam później zapominamy w tym codziennym życiu. Są takie pewne składniki, takie produkty, składniki żywności, których powinniśmy unikać, tak? Też nie podawać tego dzieciom. Co to takiego jest? Też mówiłaś o tym na warsztatach. Na pewno to, co wpływa najgorzej w możliwości, osób na odporność naszych dzieci, to jest cukier i wszelkie jego zastępniki, tak? Wszelkie substancje, które ten cukier udają, czyli na przykład w popularnych sokach owocowych znajdziemy często informacje takich skierowanych do dzieci przecierowych, że nie zawierają cukru, ale na przykład jak się wczytamy w etykiety, to okaże się, że zawierają syrop glukozowo-fruktozowy, albo jakieś zagęszczone soki z owoców, które tak naprawdę, my musimy pamiętać o tym, że producent, który produkuje już ten konkretny sok, mógł kupić zagęszczony sok owocowy od innego producenta, nie musi już uwzględniać jego składu na opakowaniu, a ten zagęszczony sok z owoców to mógł być po prostu prawie że czysty cukier plus jakiś tam mały ekwiwalent owoców. Dlatego ten cukier jest bardzo ważny, ponieważ on działa w wielu aspektach. Nie dość, że łatwo doprowadza u dzieci, zwłaszcza tak, do próchnicy, do dysbiozy bakteryjnej, do tego, że łatwiej w jelitach dochodzi do fermentacji, do gnilnych procesów, więc dzieci ją łatwiej o bóle brzuszka, o gazy wzdęcia, złe trawienie, zaparcia, to są te rzeczy, które się na to przykładają. To się wszystko dzieje w jelitach, a tam jest ten nasz układ związany ze środowiskami odpornościowym. Więc to już bezpośrednio obciąża, ale mało tego, nasza fizjologia wykazuje i to, jak jest skonstruowany nasz organizm, że glukoza może podstawiać się, ponieważ ma podobną strukturę do witaminy C biochemicznie, to może nieco wchodzić nam i blokować prawidłową reakcję komórek odpornościowych, zwłaszcza neutrofili, właśnie wchodząc nam przez te tak zwane gluty, czyli przez te transportery glukozy i jakby udając witaminę C, więc może być też tak, że wysokie spożycie cukrów i jego pochodnych utrudnia nam w sposób bezpośredni pracę naszego układu odpornościowego. I to są takie osoby. Emilka, też ważne, żeby nie spożywać soków owocowych, soków warzywnych wieczorami, prawda? Też nie podawać dzieciom. Ze względu na ten układ trawienny, na obciążenie tego układu trawiennego. Tak, to znaczy wszelkie takie produkty, które mogą bardzo łatwo fermentować, tak? W godzinach wieczornych mogą być już problematyczne, ale to jest bardziej do takiej indywidualnej obserwacji. Ja bym się była głównie na tym nadmiarze cukru, bo cukier sam w sobie nie jest zły. Oczywiście dzieciństwo jest dzieciństwem, słodycze są dla ludzi, w tym również dla dzieci, natomiast wszystko jest kwestią umiaru. Jeżeli zachowujemy takie zdrowe proporcje, mniej więcej 80% zdrowego, fajnego, przemyślanego jedzenia i 20% dajemy sobie na jakąś furtkę nieprzewidzianego jedzenia, jakieś wizyty u kogoś, tego, że ktoś poczęstuje nasze dziecko i ono na tak zwanym nieświadomym poziomie sobie te słodycze zje, czy z jakiegoś przyzwolenia innej osoby, to są pewne ramy, na które możemy się zgodzić. Bo problem z odpornością zaczyna się wtedy, kiedy już dochodzi do tych nadmiarów, czyli za dużo tej glukozy. A drugi składnik, który bardzo mocno też upośledza odporność, to są kwasy tłuszczowe trans, czyli takie tłuszcze, które znajdziemy w produktach takich jak margaryny, które znajdziemy w produktach takich jak ciastka, drożdżówki, wypieki, kostki rosołowe, różnego rodzaju sztuczne przyprawy. Wszędzie tam, gdzie znajdziemy informacje na opakowaniu utwardzony tłuszcz roślinny, albo będzie w składzie jakiś olej, który jest płynny, na przykład olej słonecznikowy, a to jest proszek, to co my kupujemy, albo jakaś tam stała bryła, to już wiadomo, że to są w dużej ilości tłuszcze trans. Podobnie też oleje, które są źle traktowane, oleje, które są rafinowane, te roślinne. Jeżeli już kupujemy je rafinowane, tam bardzo duża część będzie tłuszczami trans. No i do tego, jeżeli źle przechowujemy oleje, smażymy na nich, czyli kupujemy sobie na przykład cenny olej lniany, który ma nam dostarczyć super omega.
akcję i wtedy powstają też kwasy tłuszczowe trans. Więc to jest ta druga grupa, ale tu przede wszystkim produkty przetworzone, tak? Wszelkiego rodzaju produkty przetworzone, które mają w sobie ten utwardzony tłuszcz roślinny, jakieś tam oleje roślinne, to są najgorsze produkty i często to są te, które najmniej kojarzymy. Jakieś ciastka, jakieś drożdżówki, jakieś wypieki, jakieś nawet paluszki, jak weźmiemy sobie grupę paluszków, chipsów, takich przekąsek skierowanych do dzieci, to to jest grupa, która ma ogromnie dużo tych tłuszczy trans niestety. No tych przekąsek też tak powinniśmy unikać, także takiego podjadania też między posiłkami, też tego dzieci tego nie uczyć, tak? Bo to też obciąża układ trawienny, zwłaszcza u dzieciaków właśnie obciążonych dodatkowo chorobami serca. Tak, zdecydowanie. My jesteśmy tak skonstruowani, że raczej nasz organizm jest dostosowany do głodu niż do obfitości pożywienia i też jak spojrzymy, nie trzeba patrzeć jakoś w prehistorię, w jakieś dalekie czasy. Wystarczy spojrzeć na to, co było 20-30 lat temu. Nie było takiej dostępności jedzenia, posiłki były o określonych porach. Było konkretne śniadanie, obiad, kolacja, jakaś tam przekąska, nawet drożdżówka, tak, upieczona przez babcię i tak dalej. No były jakieś tam formy słodyczy, natomiast to wszystko było konkretnie ułożone, nie było czegoś takiego, że się ludziom w większości domów tak przelewało, że po prostu jedzenie było w brud. Teraz nawet jak nie mamy pieniędzy, to i tak ciastka czy jakieś tam przekąski są często na tyle tanie czy na tyle popularne, że nawet w najbiedniejszym domu znajdziemy jakieś paluszki, chipsy, ciastka, tego typu rzeczy. Więc jest to taka kwestia, że wtedy nasz układ pokarmowy nie może odpowiednio odpoczywać, a kiedy nasz organizm jest głównie skupiony na trawieniu, to troszeczkę są wyciszone inne procesy i żeby to wszystko miało swoją równowagę, my rzeczywiście powinniśmy mieć takie czyste przerwy pomiędzy posiłkami, nie podjadać tam, to jest bardzo złe, że to podjadanie się pojawia, ono będzie nam utrudniało nie tylko procesy trawienne, ale właśnie też między innymi dobrą pracę układu odpornościowego, bo tu nie ma tej równowagi wtedy. No i oczywiście warto schodzić z tego podjadania. Najpierw zamieniać sobie to, wiadomo, na jakieś zdrowsze przekąski, a potem całkowicie starać się to wyeliminować. A też jak dziecko podjada, to potem jak jest główny posiłek, nie chce jeść. I co mi potem, że przygotuję jakąś super fajną na przykład rybkę z ulubionymi warzywkami mojego dziecka, jakieś pyszne duszone ziemniaczki z masełkiem, a okaże się, że po prostu ma pełen żołądek i no, wiecie, tak, co z tego, że w teorii, w tabeli obiad był piękny, jak w praktyce się okazało, że dziecko nie zje, no bo po prostu jest zapełnione przez przekąski. No właśnie, my tu jeszcze wrócimy, wiesz, bo jak opublikowaliśmy dzisiaj na fanpage'u fundacji informacje o naszej transmisji, to właśnie też rodzice tutaj zwrócili uwagę na to, że te serduszkowe dzieci tak naprawdę też w większości są niejadki. Tutaj też jest, wiesz, problem z drugiej strony, tak? Że jak sobie radzić, gdy dziecko w ogóle nie chce jeść, tak? No ale do tego zaraz wrócimy. Okay, do tego wrócimy, pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważny aspekt. Tak. I na to też jest sporo patentów, także ja postaram się jak najwięcej podpowiedzieć. Właśnie. Emilko, słuchaj, teraz powiedzmy sobie może, bo też mówiłaś o tym na warsztatach i to jest takie bardzo ważne, jakie składniki główne, składniki diety są potrzebne do tego sprawnie działającego układu odpornościowego? Na pewno odpowiednia ilość kalorii. Tak, to jest, jak sobie zaczniemy tak szeroko, to jest bardzo ważny aspekt, czyli dieta naszego dziecka nie może zawierać tych kalorii przede wszystkim za dużo, bo jak zawiera za dużo, to będzie działać prozapalnie, negatywnie bardzo na układ odpornościowy, w ogóle na regenerację, więc jeżeli przesadzamy, nasze dziecko zahacza gdzieś tam o nadwagę, otyłość, albo w ogóle, no, jak podliczymy sobie z ciekawości, nawet kilka przykładowych dni wyjdzie nam, że jest za dużo, to jest bardzo źle. Nawet gorzej niż za mało, ale oczywiście u dziecka, ponieważ dzieci się rozwijają i potrzebują sporo tych kalorii, sporo ich też palą, bo są w większości mocno aktywne na tyle, ile zdrowie pozwala, więc tutaj ważne jest to, żeby się wpasować w taki bilans energetyczny odpowiedni dla naszego dziecka, tak? W naszym wieku jest to podane w różnych tabelach norm, warto sobie to sprawdzić i obliczyć i sprawdzić tak sobie na przykład w jakimś kalkulatorze typu Fitatu jakieś 1-2 dni, przeliczyć sobie średnią, ile rzeczywiście tych kalorii się pojawia. Więc te kalorie to jest mus. Potem dochodzą te drugie rzeczy, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, główne makroskładniki, które też muszą być jakoś zbilansowane, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka, tak? Nie za dużo, nie za mało, żeby się wstrzelić w te potrzeby. Węglowodany po to, żeby dać też odpowiedni poziom energii. Tłuszcze są też niezwykle ważne właśnie dlatego, że między innymi budują nasze błony komórkowe, budują też mózg,
przypadku sercowców, osób, które mają problemy z układem krążenia, z sercem, tłuszcze są wbrew pozorom jednym z najważniejszych składników, żeby były odpowiednie. No i tutaj dieta śródziemnomorska, prawda, nam się powinna od razu kojarzyć, to tam wszyscy mają zdrowe serca, no, mają też super relacje, piękne słońce, pogodę, sen i tak dalej, ale też mają bardzo fajną dietę, bardzo obfitującą w zdrowe tłuszcze, omega 9, omega 3, także to są te rzeczy, które musimy tutaj też brać pod uwagę. No i potem, czyli jak już zejdziemy z tych, powiedzmy, makro rzeczy, to potem wchodzą już takie, które stricte nawet badaniami naukowymi mają potwierdzoną ogromną skuteczność w wspieraniu układu odpornościowego. I tutaj przede wszystkim będą to kwasy omega 3, które znajdziemy na przykład w rybach, w owocach morza, które znajdziemy w siemieniu lnianym, oleju lnianym, tylko to już są te takie roślinne omega-3, też są na przykład w awokado, w niektórych orzechach i oczywiście one też się w naszej diecie powinny pojawiać, przewijać się jako jakaś różnorodność, ale mówiąc omega-3, mam na myśli głównie te odzwierzęce, bo one są taką prostą cegiełką od razu wchodzącą nam w fajny sposób do organizmu, tak jak trzeba, więc warto dzieciom przeplatać ryby. Nie każde dzieci lubią, bo jest taki wiek, jak dzieciaki są małe. Niemowlę zazwyczaj jak podamy nawet czysty tran, to z chęcią wypije go bardzo i w ogóle nie będzie narzekać na smak. Potem jak już dzieci zobaczą gdzieś najczęściej u dorosłych jakąś awersję do ryby, to same też jej nabierają i niechętnie je jedzą. Więc tutaj wchodzą już różne patenty, kombinowania, tak żeby tę rybę dać dziecku w sposób ciekawy do zjedzenia, ale na pewno ryby. Najbezpieczniejszą też formą tego, żeby zapewnić sobie te omega-3, jest po prostu suplement trawą. To jest taka metoda odwieczna tak naprawdę. Nawet nasze babcie, prababcie wiedziały o tym, że tran jest niezwykle ważny dla rozwoju organizmu, dla wspierania odporności. Także ja polecam nawet u niejadków, u dzieci, które nie lubią na przykład ryb, po prostu suplementację tranem. Tak, też tutaj ważne jest też, bo o tym mówiliśmy akurat na naszej drugiej grupie tej jelitowej na radioklinice, żeby właśnie wybierać ten tran nie z wątroby jakiejś rekina, tylko z ryb dorszowatych, tak? Bo to jest prawdziwy tran. Tak. To znaczy ten z wątroby rekina ma trochę inne też aspekty, dlatego że nie ma chociażby dużej ilości skwalenu i alkiloglyceroli i one też są substancjami, które mają klinicznie udowodnione działanie wspierające odporność. Mhm. Tu można tak naprawdę sobie pomieszać. Na przykład na okres jesienno-zimowy kupować ten z rekina, który właśnie będzie miał dodatkową zawartość palenu i tego typu substancji. Bardzo fajny, on chyba jest właśnie z dorszowatych. Zaraz zaczekajcie, bo mam akurat otwarte to. Aha. Sobie sprawdzę. Jest taki tran z takiej firmy Biomarin. To jest polska firma z bardzo dużym doświadczeniem. Oni też mają w stosunku do dzieci tam szczegółowo opisane, jak przyjmować sobie. Natomiast rzeczywiście on zawiera i skwalen, i właśnie alkiloglicerole. Mhm. Chcę tutaj sprawdzić dokładnie, z czego on jest. No dobra, może nie będę na to tracić czasu, bo mamy zbyt mało, ale z tego co pamiętam, jak czytałam, to on był z małych ryb właśnie oceanicznych, także oceanicznych i morskich, także tutaj były właśnie bardzo fajne tutaj źródła, nie? Mhm. Jeżeli o to chodzi. I jeszcze wspominałaś o takich, nie wiem, cynku, selenie, żelazie, miedzi, retinolu, tak? Są te wszystkie takie elementy, które gdzieś tam w tej diecie powinny się pojawić. No część, tak jak mówiłaś, tych właśnie jakichś ziarnach, orzechach, tak? Które też są bardzo fajne w tym okresie jesienno-zimowym. Na pewno bardzo ważne w tym kontekście jest też magnez. Magnez i witaminy z grupy B, to bym postawiła tutaj jako takie najważniejsze, potem te wszystkie mikro, tak? Czyli na przykład właśnie cynk, selen, miedź, mangan, te poszczególne już związki. I tutaj przede wszystkim to, co nam zapewni, to urozmaicenie diety, ale najbogatszym źródłem tych wszystkich składników, które sobie wymieniliśmy, są takie produkty jak jajka, jak podroby. Większość dzieci, dopóki nie nabierze takiej awersji świadomej, to tak naprawdę bardzo lubi takie rzeczy jak wątróbka, serca, żołądki. Jeszcze jak to jakoś zgrabnie, fajnie podamy w estetyczny sposób taki i jemy sami to z przyjemnością, to dzieci dużo chętniej po to sięgają. Ale nie każde dziecko lubi, natomiast większość dzieci, nawet jak nie lubi podrobów, to z chęcią zje pasztet, który jest takim sprytnym sposobem, żeby to przemycić, tak? Albo jakieś na przykład kotleciki takie z tej samej masy, co byśmy zrobili pasztet, to z tego robimy kotleciki na przykład dziecku. Już
już jest fajna metoda, żeby te podroby przemycić. Do tego bardzo fajnym źródłem jest czerwone mięso. Nie mówię tutaj o kiełbasach, przetworach jakichś takich sztucznych, ale o stricte mięsie, tak? Nawet jak mamy drób, to zawsze lepiej będzie wybrać na przykład gęś, kaczkę czy kurczaka ze wsi, które jak sobie porównamy, to kurczak ze wsi ma bardziej czerwone mięso niż kurczak z marketu, który jest prawie przeźroczysty. Więc tutaj też polecam iść w tym kierunku, bo im więcej jest jakby tego czerwonego, tym więcej witamin z grupy B, tym więcej żelaza również się tam znajduje. Żelazo jest też bardzo istotne dla naszych komórek układu odpornościowego, dla ochrony DNA i tak dalej. Także tutaj polecam na pewno to, czyli mięso, podroby, jaja, a zaraz po tym będą strączki, które będą dobrze przygotowane, zielone warzywa tutaj też dla urozmaicenia, czy też właśnie orzechy, pestki, o których już sobie rozmawiałyśmy. No i warzywka. Tak, no i warzywa wszelkiej maści. I oczywiście kiszonki, też o tym musimy pamiętać, o tych kiszonkach. Na zimę i w ogóle w trakcie... Bardzo fajne. One można, wiele tak się utarło, że one nam uzupełniają te bakterie probiotyczne. Nie do końca tak jest, dlatego że nigdy nie wiemy, ile w danej kiszonce tych bakterii rzeczywiście jest. Jakaś tam ilość jest. Są to głównie laktobacillusy, ale jest to fajne, że zachodzi tam proces naturalnej fermentacji. Podczas tej fermentacji wytwarza się dużo kwasu mlekowego, który działa już na cały przewód pokarmowy, stwarzając bardzo fajne środowisko do rozwoju tej naszej dobrej flory bakteryjnej, a co za tym idzie, do podniesienia sobie tej odporności na jak najwyższy poziom. Tak więc kiszonki, soki z kiszonek są świetne. Kisić możemy wszystko, nawet ananasa możemy zakisić, jakiekolwiek warzywo i owoce, jakie sobie tylko wymyślimy. W internecie przepisów jest cała masa na kiszenie dosłownie wszystkiego. Więc tutaj jak najbardziej polecam te rozwiązania, żeby próbować. I to, co jest ważne, kiedy dajemy kiszonki dzieciom, to powinny one być mniej posolone. Tak, czyli raczej w przypadku dzieci albo używajmy takich z ekologicznych, fajnych źródeł, tam zazwyczaj nie są one tak solone jak te typowo marketowe kiszonki. Oczywiście jak od czegoś zaczynamy, to można zacząć od tego, ale potem sobie trochę poprzeczkę wyżej postawić. No i to, co jest bardzo istotne w tym aspekcie, to to, żeby jak będziemy te kiszonki spożywać, to jak robimy je sami, dojdziemy już do tego etapu, dodawać trochę mniej soli dla dzieci, żeby tam nie było, przynajmniej o połowę zmniejszyć tą ilość soli, która jest standardowa. No też w diecie nie powinno właśnie zabraknąć, to też może powiedz, bo rodzice często właśnie mówią o tym, żeby włączać probiotyki, ale probiotyki się potrzebne są też te prebiotyki, tak? Czyli te. Najlepszym prebiotykiem są tak naprawdę warzywa i owoce. No jak właśnie. Warzywa i owoce, to tak naprawdę suplementować żadnego prebiotyku już nie musimy. Problem się pojawia, jak dziecko na przykład przechodzi na jakąś specyficzną dietę, typu dieta SCD czy dieta GAPS, gdzie tam ograniczamy duże ilości warzyw i owoców świeżych, to wtedy rzeczywiście może tak być, że po jakimś czasie suplementacja prebiotykami będzie wskazana. Standardowo nie. Standardowo starajmy się robić wszystko, żeby przemycać po prostu warzywa i owoce w ciągu dnia. Wtedy prebiotyki nie są potrzebne. Najlepiej te warzywa i owoce przemycać gdzie? Warzywa w zupach. Warzywa w zupach, świetna forma, żeby przemycać je w zupach. Świetna forma to takie domowe smoothie różnego rodzaju, gdzie próbujemy przemycić różnorakie rzeczy. Ja podam może taki prosty przykład, który naprawdę się super sprawdza u dzieci. Zawsze dajemy jakiś słodki owoc, taki ulubiony naszego dziecka, na przykład mango, dojrzały banan. Czyli mamy tą słodką podwalinę, nie musimy już dodawać jakoś dużo cukru, ewentualnie miodu troszeczkę tam dosłodzić. Miodu, czy erytrolu, czy ksylitolu, żeby nie stwarzać ryzyka próchnicy, jeżeli chodzi o zęby, dosładzając. Więc mamy słodki owoc, ewentualnie ciutkę dosładzamy tak typowo do smaku. Potem jakiś bardziej kwaśny owoc, czyli tutaj bierzemy sobie na przykład limonkę, cytrynę, kawałeczek grejpfruta, żeby tak trochę zbalansować smak zieleniny, którą też chcemy przemycić. Tutaj tą zieleniną może być na przykład pietruszka. Pęczek pietruszki zawiera prawie 200 mg witaminy C, więc to jest najbogatsze źródło, jakie z żywności możemy sobie wyobrazić. Papryka czerwona tutaj jeszcze jest porównywalna, więc bierzemy sobie na przykład ten pęczek pietruszki, ten słodki owoc troszeczkę taki bardziej kwaśny, który to nam przełamie, troszeczkę dobrego tłuszczu, czyli może to być albo garść orzechów, albo łyżeczka na przykład jakiegoś oleju z lnianego, czy jakiegoś oleju z ogórycznego, z wiesiołka czy oliwy z oliwek. Do tego woda do smaku, tak jak sobie
że tak powiem, wymyślimy tak, jak nam pasuje, to wszystko blendujemy i powstaje nam taki słodki, fajny kubuś, który dziecku może bardzo smakować. Jak mamy dobry blender, to świetnie byłoby jeszcze tam rzucić kawałek marchewki, czy na przykład buraka, który będzie tym elementem dodatkowym, jeszcze warzywnym. I to jak będzie zmiksowane, tam będzie dużo błonnika, będzie właśnie dużo tych prebiotyków, będzie dużo witamin. Zawsze możemy tam jeszcze dolać troszeczkę soku, na przykład czarnego bzu, trochę soku z aceroli, jakieś fiksy takie superfoodsowe, które chcemy tam dorzucić. I naprawdę wychodzi super bomba. Jeszcze jak to dziecku podamy w jakiejś kolorowej butelce, w jakimś kolorowym zamykanym słoiku, ze słomką. I co najważniejsze, sami też weźmiemy ten sok i się trochę tego soku napijemy, to zupełnie inaczej dziecko do tego podejdzie i zazwyczaj kończy się tak, że dzieci same się dopominają o to. Fajny patent dla niejadków. No, stawiamy to jako taki domowy kubuś, nie? Mhm. I wtedy zazwyczaj bardzo fajnie wchodzi. Nawet można przelać, wiesz, do tego... Do oryginalnego jakiegoś tam po prostu butelki, nawet dać dziecku do szkoły, żeby się nie czuło jakieś tam inne od większości, która to pije, nie? Mhm. Także tu niestety wchodzi ten element cały czas kombinowania jako rodzice, żeby przepychać tych drogi. No, bo niestety dzieci same z siebie tego przykładu no, nie mają za bardzo skąd wziąć ze szkoły chociażby, tak? No bo większość dzieci je jakoś tam nie zaciekawie, więc to my musimy im pokazać tą dobrą drogę, ale też nie zmuszać, tylko właśnie tak sposobem. No i z korzyścią dla nas też, bo wiesz, też przy okazji na dietę przejdziemy. Dokładnie. Słuchaj, jeszcze wspominałaś na warsztatach o roli w ogóle neutrofili, tak? Są białe krwinki, są tacy nasi wojownicy, taka nasza armia, można powiedzieć, tak? Też mówiłaś, że one tam właśnie wymiatają te wszystkie grzyby, wszystkie te patogeny. No i one też potrzebują do tego, żeby działać sprawnie pewnych takich, można powiedzieć, elementów, tak? W postaci witamin. Tak, witaminę C między innymi potrzebują. Potrzebują właśnie kwasów omega-3, potrzebują magnezu, potrzebują witamin z grupy B, żelaza. To tak w takim szerokim ujęciu, tak? Ale tutaj też warto wspomnieć o tym, że my te neutrofile i w ogóle poziom naszych ogólnie leukocytów, naszych białych krwinek możemy sobie zbadać. Jeżeli podejrzewamy u naszego dziecka, że ma problem z odpornością, a to jest łatwo podejrzewać, kiedy dziecko zbyt często choruje, kiedy ma kilka antybiotykoterapii w ciągu roku, kiedy non-stop łapie jakiś katar, jakiś zakażenia górnych dróg oddechowych, no kiedy po prostu nie mamy spokoju od choroby, tak, to najłatwiej tak będzie określić, wtedy koniecznym badaniem byłoby zrobienie morfologii z rozmazem, która właśnie uwzględnia cały rozkład tych naszych białych krwinek, jak one tam się układają, których jest najwięcej, których jest mniej i tak dalej. I to jest taka trochę, no, taka trochę wskazówka, w czym pójść, jeżeli chodzi o to wzmacnianie. I zazwyczaj właśnie ta prosta suplementacja, o której wspomniałam, i takie delikatne zmiany w diecie w skali 3-6 miesięcy dają ogromne rezultaty i poprawę nawet w wynikach morfologii, nie tylko w tym, że dziecko rzadziej choruje. Emilka, wiesz, jeszcze powiedz może, bo te neutrofile, one w badaniu, tak już w wynikach, opisywane są jako neu, tak, takim skrótem. Tak. One też powinny być w pewnej proporcji, z tego co kojarzę, do leukocytów? 60-70%? Także leukocyty to jest nasza ogólna ilość białych krwinek. Dokładnie. W skrócie, tak? Czyli to jest ogólna. I tam zazwyczaj, załóżmy, że są takie widełki od 4 do 10, to nasze dziecko powinno być mniej więcej w połowie, a tak naprawdę, ponieważ ten układ odpornościowy się dopiero rozwija, uczy, to powinno być gdzieś w górnej granicy, czyli taki wynik, jak jest te widełki 4-10, tak. No to taki wynik 8-9, to jest taki wynik satysfakcjonujący, tak? Taki w normalnej sytuacji. No i jak zejdziemy sobie dalej w te białe krwinki, to mamy tam już podział na specyficzne, czyli na neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile oraz bazofile. I one są procentowo podzielone. Najwięcej mamy tych neutrofili. One są właśnie taką pierwszą armią, która bierze wroga siłą, czyli jak jesteśmy przeziębieni, jakiś wirus nas atakuje, to właśnie neutrofile, jest ich bardzo dużo i one po prostu mają zniszczyć tego wroga. One między innymi potrzebują witaminy B6, B1, magnezu i witaminy C, do tego, żeby mieć taki odpowiedni wybuch tlenowy i po prostu tym wybuchem, tak jak z bomby, tego wroga nam zniszczyć, tak? Więc tego potrzebują zdecydowanie. Potem
mamy limfocyty. Limfocyty są tak, można powiedzieć, takie trochę rozkazujące. One wskazują tym neutrofilom, gdzie mają lecieć i zabić. No i też pamiętają wrogów. One mają tą taką pamięć u dzieci, ta pamięć się dopiero rozwija, tak? Zwłaszcza tam do 7 roku życia. To jest taki ciągły trening, ciągłe rozwijanie tej odporności. I te limfocyty jakby rozkazują. Ich procentowo powinno być około 25-28%, tych neutrofili tak około 50-45-50, to jest taki zazwyczaj przedział. Potem mamy monocyty, to są takie bardziej przeciwwirusowe, ale też sprzątające trochę, czyli jak mamy dużo stanów zapalnych, coś tam się dzieje, ta odporność cały czas jest wyciągana do walki, to te monocyty też mogą być podwyższone. Ich jest zazwyczaj od 2-8%, tak, czyli jest już ich mniej. One są już znowu bardziej specjalistyczne, nie? Później mamy eozynofile, które są jeszcze bardziej specjalistyczne, one się specjalizują w alergiach i zakażeniach pasożytniczych. I później mamy bazofile, których jest około 1-2% i to są już typowo takie alergiczne, histaminowe. Więc jeżeli dziecko ma na przykład non-stop wysokie bazofile, monocyty i eozynofile, to jest to typowy obraz alergii. I dopóki tej alergii dobrze nie zaadresujemy, nie znajdziemy przyczyny, co tą alergię wywołuje, jaki produkt też ją najbardziej stymuluje, czy jaki pyłek, jaki element, no to tak naprawdę ta morfologia się nie poprawi. Jasne. Mówiłaś o tym, że powinniśmy unikać cukru. Między innymi tych tłuszczów takich niedobrych, tak? Bo oczywiście są dobre też tłuszcze, natomiast też no przede wszystkim smażenia, tak? Takiej obróbki, która gdzieś tam te składniki odżywcze nam niszczy po drodze. Tak, to zdecydowanie, ale tu przede wszystkim ja bym się nawet mniej bała tego, co robimy w domu z danym produktem, a bardziej tego, co możemy kupić, czyli jak kupujemy, powiedzmy, bierzemy na tacę rybę, nie? I kiedy kupujemy rybę, to powinniśmy do domu przynieść rybę, a nie paluszki rybne, bo jak sobie porównamy paluszki rybne do ryby, to tam najczęściej w ogóle one koło ryby prawie nie leżały, jest tam najwięcej po prostu mąki, różnych dodatków i tego wszystkiego, tej całej panierki i tak dalej, są one też wstępnie obsmażane w tych najgorszych tłuszczach, więc jest to naprawdę bardzo niezdrowy produkt, a niestety kojarzy się produktem idealnym dla dzieci, podobnie jak parówki. Są też wygodne do złapania w rękę i wiele osób myśli, że dobrze robi, no bo daje jednak rybę, daje jakieś tam mięsko w postaci parówek, więc jest super. Czym innym jest takie nasze domowe przetworzenie po to, żeby dziecko zjadło, tak jak mówiłam o tym pasztecie, tak? Czyli jak my na przykład weźmiemy tą rybę, zmielimy ją po prostu i obtoczymy delikatnie w jakiejś mące, na przykład w mące owsianej, w mące ryżowej i usmażymy na dobrym oleju, na przykład w tym przypadku fajny byłby olej kokosowy, czy chociażby oliwa z oliwek i to po prostu usmażymy czy upieczemy, to są zupełnie inne paluszki rybne niż te, które przyniesiemy ze sklepu. Więc ja bym się nie bała aż tak tego przetwarzania jedzenia w domu, co wykluczyłabym całe to przetwórstwo takie zewnętrzne, nie? Czyli że przynosimy produkt X, który powstaje z nie wiadomo czego. No tak. Ja też pamiętam, jak pokazywałaś na warsztatach z kolei mleka dla dzieci. Tak. Ja zadałam pytanie, czy kojarzą Państwo, co to za produkt i tam był tylko skład dla dzieci, a tak naprawdę wszyscy odpowiadali, że to pewnie jakiś tam sok, czy jakiś syrop, czy jakieś płatki, coś takiego, a to był skład, który zaczynał się od cukru tak naprawdę, tak? No i potem były te właśnie nie za bardzo wskazane też tłuszcze, więc te mleka dla dzieci mają fatalny skład w większości niestety. I tutaj to jest prosta odpowiedź na pytanie, czy ufać producentom, czy ufać reklamom w zakresie żywienia naszych dzieci. Niestety, jak sprawdzimy, dojdziemy do źródła, to najczęściej się okazuje, że nie. No po prostu to jest kwestia zarabiania pieniędzy. Dlatego czytajmy te składy cały czas. Tak, bądźmy po prostu świadomi. Czasami też bycie zbyt świadomym też nam na korzyść nie wychodzi, bo za dużo sobie utrudniamy i myślimy na temat tego jedzenia i spędzamy godziny w sklepie albo zastanawiamy się godzinami, co kupić. Ale jak mamy takie zdrowe podejście, to na pewno to jest bardzo ważne. Emilia, jeszcze spytam Cię, bo tutaj mówimy o składnikach właśnie takich diety, ale też są pewne takie przyprawy, zioła też o potencjale przeciwzapalnym, które też warto włączyć, tak? Nawet robiąc tą zupę dla dziecka, czy nawet właśnie pasztet. Mówiliśmy, pamiętam, na warsztatach, no przede wszystkim, no to już każdy wie, cebula, czosnek, tak? Kurkuma, co jeszcze?
imbir, goździki na przykład, kardamon, wszystkie takie rozgrzewające przyprawy w okresie zimy się będą bardzo fajnie sprawdzać. Też ważne jest, żeby nie przesadzać, żeby tych przypraw nie dawać jakoś za dużo, żeby je po prostu akcentować w tym okresie jesienno-zimowym. One rzeczywiście będą bardzo fajnie nam tą odporność wzmacniały. A właśnie, wracając jeszcze do tematu, trochę już poruszyłaś, trochę fajnych patentów dałaś, właśnie tego naszego serduszkowego niejadka, który właśnie nie chce nic jeść, no i tą odporność też ma słabą, tak? Jak tutaj pomóc dziecku? Najważniejszy patent to jest zacząć od tego, co mówiłyśmy, czyli przyjrzeć się temu tak szczerze zupełnie, starać się to zrobić subiektywnie, co rzeczywiście nasze dziecko je, bo często nam się wydaje, że nasze dziecko jest niejadkiem, a potem się okazuje, że ono tylko nie je tych głównych posiłków, a tak naprawdę w ciągu dnia, jakbyśmy tak szczerze z kamerą za dzieckiem po prostu przez 24 godziny chodzili, to okaże się, że albo pije jakieś płyny, które są na przykład słodkie, i one już zamulają jakby ten żołądek i odbierają ten apetyt na jedzenie właściwych posiłków, albo podjada jakieś niezdrowe przekąski, albo po prostu coś podjada, mogą nawet leżeć orzechy wysypane gdzieś tam, nie wiem, na stole i dziecko może sobie po prostu podchodzić i nawet podjadać co jakiś czas orzecha, który też jest wysoko sycący, więc ja bym przede wszystkim spojrzała szczerze, subiektywnie na to wszystko, znaczy obiektywnie, bo nie subiektywnie, tylko obiektywnie na tą całą sytuację, co dziecko je. Zwróciłabym bardzo uwagę na to, co dziecko pije. Jeżeli pije inne płyny niż woda, napary ziołowe czy herbata, to tutaj wszystko inne tak naprawdę będzie już miało jakieś dodatki, które mogą już ten apetyt zaburzać. Potem wszelkiego rodzaju przekąski, co by to nie było, jeżeli dziecko się naje pomiędzy posiłkami, nie będzie chciało jeść naszego obiadu. Potem przyjrzałabym się formie, czyli nie zachęcałabym dziecka na siłę do jedzenia, tylko robiłabym jak najbardziej ciekawe, kolorowe potrawy, które mają go zachęcić. Przede wszystkim sama ja i członkowie rodziny zachęcałabym ich najpierw do jedzenia tego, co jest dla dziecka, a na samym końcu dziecko, dlatego że dziecko się najlepiej uczy i łapie przez tą obserwację i najczęściej jak ono ma jeść wyalienowane tylko jakiś tam jeden swój obiadek, to czuje się też niefajnie w stosunku do reszty, która je tylko popadnie, więc tu na pewno przykład idzie od góry, niestety, dlatego też współpraca z rodzicami często jest bardzo trudna, bo dzieci przychodzą do nas do gabinetu, rodzice przychodzą często z dziećmi do nas do gabinetu i mówią, że mają problem z jedzeniem dziecka, a to nie jest tak, że problem jest tylko w dziecku, no bo najczęściej jak robimy porządny research, okazuje się, że tutaj u góry najpierw trzeba popracować, a to jest już niewygodne, nie? Więc niestety tak, że zanim skupimy się tak stricte naprawdę na naszym dziecku, to najpierw jeszcze na naszym jedzeniu, żeby ono było fajne i zachęcające. Czyli żeby było tak, że dziecko może nie musi mieć odrębnego talerza jakoś palcami wytkniętego, ale może wyjadać spokojnie nam z talerza i to też będzie fajne. Bardzo polecam też taką książkę, to może wielu rodzicom pomóc. Uśmiechnij się, siadamy do stołu. Bardzo króciutka, malutka książka, a naprawdę skarbnica takiej wiedzy co do tego, jak dzieci zachęcać do jedzenia. W tym niejadku. Zapisuję sobie, to później damy link. Siadamy do stołu. Bardzo fajne. A powiedz mi, Emilia, jeszcze taką sprawę. No teraz jest ten okres taki, gdzie powinniśmy suplementować tą witaminkę D3 dziecku. W ogóle 15 roku życia powinniśmy praktycznie cały czas suplementować, a w okresie od września do kwietnia kategorycznie. Badamy poziom, badamy. Warto zbadać, oczywiście jak ktoś ma zbadany poziom witaminy D3, to świetnie, bo wiemy z jakiego pułapu wychodzimy i to jest idealne do dobrania dawki i w ogóle do tego, żeby wiedzieć z jakiego punktu wychodzimy. I od tego bym zaczęła rzeczywiście, żeby zbadać ten poziom witaminy D3 u dziecka, ale nawet jak nie mamy go zbadanego, to i tak podawajmy tą minimalną dawkę, te 400 jednostek w ciągu doby. No właśnie, bo tutaj też wiesz, na różnych grupach się spotykam z różnymi poradami, niekoniecznie właśnie ekspertów, nie są to dietetycy, tylko ludzie sobie doradzają i to są bardzo duże dawki. Czy one są bezpieczne dla dzieci? Ja bym tutaj raczej nie wprowadzała jakichś dużych dawek, jeżeli one nie są na przykład zalecone przez lekarza. Jeżeli lekarz, widząc badania lub też znając historię zdrowotną naszego dziecka, zaleci jakąś wyższą dawkę powyżej 1000, czy 2000, czy 3000 jednostek,
to tu byłabym w stanie to zaakceptować. Natomiast za duże dawki niczego nie są w stanie zdziałać cuda. My bardzo chcemy usłyszeć jakiejś jednej witaminie, jednym składniku, który zdziała jakieś cuda z naszym zdrowiem. Niestety czegoś takiego nie ma, a wszystko, co będzie za dużo lub za mało, będzie nam szkodzić. Więc zawsze musimy niestety szukać tego balansu, tego złotego środka. I tu najbezpieczniej jest podawać dawki zalecane. Takie minimum to jest te 400 jednostek. Oczywiście jeżeli dziecko na przykład ma wyższą wagę, to są oficjalne zalecenia do tego, jak zwiększać, może to dziecko przyjmować od 800 do nawet 2000 jednostek, w zależności też od wieku. Tu polecam poszukać oficjalnych zaleceń i raczej tego się trzymać. Dlatego, że jak suplementujemy długoterminowo, tak, czyli weźmiemy pod uwagę te kilka miesięcy, a najlepiej cały rok, to nie musimy się bać o to, że będą jakieś duże niedobory u naszego dziecka. Zresztą wiesz, to też proporcje, tak jak mówiłaś, są ważne, tak samo jak są ważne proporcje, tak, na przykład... Więcej witaminy D, tym na przykład więcej magnezu powinniśmy suplementować, bo to też jest ważne, że to idzie jakby jedno z drugim, tak? Więc tutaj, czy później potas też dochodzi przy większych dawkach witaminy D. Także czasami możemy też nieświadomie nie zadziałać tak, jakbyśmy chcieli, tak jakby to miało rzeczywiście dać korzyści. No właśnie, wiesz co, no u naszych dzieci jest też tak, że często są na lekach moczopędnych, tak? Jest furosemid, jest verospiron, które gdzieś tam też zaburzają tą równowagę i tutaj właśnie dlatego też powinniśmy być bardziej czujni, uważam, i nie działać pochopnie, właśnie z tymi dużymi dawkami nie przesadzać. Dokładnie, dokładnie, dlatego że no, nie ma takich badań stricte w danej, właśnie w tej małej, zamkniętej grupie, na przykład ogromnych dawek witaminy D. Jednak to też jest witamina, która ma wpływ na tą całą gospodarkę wapniową, fosforanową naszego organizmu, więc stosowanie jakichś ogromnych dawek, na przykład 10 czy 20 tysięcy jednostek witaminy D, myślę, że mogłoby zakrawać nawet o niebezpieczeństwo dla zdrowia naszego dziecka, ale to oczywiście jest bardzo indywidualne, natomiast ja bym raczej trzymała się tych oficjalnych zaleceń i przedyskutowała z lekarzem lub też po prostu bardzo dobrym specjalistą siedzącym w tych tematach. Najlepiej no właśnie, też to samo jest, jeszcze jest z witaminą C, prawda? Też tutaj też ja bym była też może ostrożna, bardziej bym szła w kierunku, nie wiem, naturalnych produktów niż... Tak, tak jak mówisz, czyli tutaj na przykład sok z czarnego bzu, sok z aceroli, sok na przykład z aronii, który możemy też do chociażby takich koktajli, do jakichś kaszek owocowych, różnych tego typu produktów przemycać dziecku. Nie musimy mu kazać łykać po prostu kwaśnego soku z kieliszka czy ze szklanki, więc tego typu patenty. Poza tym produkty bogate w witaminę C, papryka, pietruszka, wcale nie tak cytryna, tak, a bardziej tego typu produkty, truskawki i wszystkie tak naprawdę, jak sobie weźmiemy owoce, warzywa, całą tą grupę i w ciągu dnia zjemy 3-4 porcje tych warzyw, mam tu na myśli nawet sztukę po prostu, to już mamy, jak sobie podliczymy w programie dietetycznym, około 200-300 mg witaminy C, nie skupiając się nawet na tym, żeby to było jakieś specjalne warzywo czy owoc, a to już jest jakieś 5 razy więcej niż oficjalna taka norma, te 70, więc to już jest dużo z samej żywności, więc suplementacja taka naturalna jakąś acerolą, czy jakimiś malutkimi dawkami tej witaminy C powinna być dla dziecka wystarczająca. Myślę, że tutaj wchodzenie w jakieś duże dawki też może się odbić no jakimś zaburzeniem równowagi. Znaczy u dzieci na pewno ostrożnie z tymi dawkami. Wysokimi dawkami. Emilka, wiem, że masz mało czasu, jest 19:19. Czy my mamy jeszcze trochę? 10 minut możemy sobie porozmawiać. Okej, słuchaj, powiedz mi jeszcze, bo chciałam Cię właśnie spytać o takie suplementy, no wiadomo, powiedzieliśmy sobie o witaminie D, powiedzieliśmy sobie o tranie, co jeszcze ewentualnie z takich suplementów już, tak, można rozważyć, żeby tą odporność jakoś regulować, tak, wzmacniać? Na pewno grupa probiotyków, tutaj probiotyki są też bardzo przebadane. Oczywiście zawsze szukajmy tych dla dzieci, ponieważ te skierowane dla dzieci zawierają też odpowiednie szczepy w odpowiednich dawkach, są też przebadane u dzieci. Na przykład tutaj LGG chociażby, tak, bardzo fajny probiotyk, taki zupełnie podstawowy, jednoszczepowy. Później możemy wchodzić w takie probiotyki, które już łączą kilka bakterii ze sobą, jak na przykład Vivomix. Są też takie specjalne w kropelkach dla dzieci, czy później...
mniejszych dawkach, na przykład te tabletkowe, szczepy bifidobakterium, takie czyste bifido, na przykład Kirkman ma takie czyste bifido, też bardzo fajny suplement, taki właśnie probiotyczny dla dziecka, więc na pewno probiotyki. Na pewno można też pomyśleć o kwasie masłowym. Właśnie, który... maślanie sodu, prawda? To na przykład znajdziemy w Debutirze, z tym, że Debutir dozwolony jest chyba od 7 roku życia, jeżeli chodzi o taką ścisłą suplementację. Być może coś się zmieniło, ale z tego, co wiem, na opakowaniu było napisane wyraźnie, że od 7 roku życia. Więc od młodszych lat możemy poszukać po prostu kwasu masłowego w innych suplementach. Często są też te zagraniczne suplementy takie do pobrania sobie, do ściągnięcia. To, co będzie na pewno też bardzo przydatne, to te kwasy omega-3 w postaci tranu, tak jak już sobie wspominaliśmy. Witamina C, zawsze warto mieć witaminę C w domu. Ja polecam takie czyste, na przykład firma Nature's Aid ma właśnie taką czystą witaminę C w kropelkach dla dzieci, którą możemy dawać, dozując sobie ją. Co jeszcze możemy? Możemy pomyśleć o jakiejś dobrej multiwitaminie, która będzie miała takie skoncentrowane źródło, ale ja u dzieci bardziej polecam takie wyciągi warzywno-owocowe, na przykład flawon. Wyciąg, który jest bardzo bogaty w różnego rodzaju przeciwutleniacze, to jest super. Później no i jeszcze kilka takich firm przykładowych, ja tam je w prezentacji zamieściłam. Myślę, że możesz tutaj uczestnikom, jak ktoś się zgłosi, rozesłać prezentację, tam były konkretne produkty, żeby pokazać kilka różnych źródeł, tak, z czego warto tutaj, w jakim kierunku warto pójść, więc na pewno tego typu kombinacje, a potem można też oprzeć się o takie produkty jak na przykład kolostrum czy imuregen, które są już ściśle właśnie dostosowane do grupy dzieci z obniżoną odpornością, żeby wspierać właściwą pracę układu odpornościowego. No ja też tutaj halo, coś tam jakoś... Słyszysz mnie? Tak. Mam jakiś pogłos, poczekaj. Na zakończenie jakiś pogłos mi się wdarł. Powinno być już dobrze. Słuchaj, no ja na przykład też bardzo z takich produktów lubię mus z rokitnika, o czym już mówię każdemu. Rokitnika, tak, też rewelacyjny produkt. Też rewelacyjny produkt i on naprawdę ma dużo takich składników aktywnych, które, znaczy to nie jest smaczny, faktycznie jest mega kwaśny, tak? Natomiast ja swoje dzieciaki już nauczyłam, że tą łyżkę jednak stołową połykają, tak? Nawet bez popicia już, z takich naturalnych produktów, tak jak mówisz, te wyciągi warzywne wszelkie. Są też takie soki, na przykład jest taka firma Zielona Tłocznia. Produkują takie właśnie małe soki 100%, tam są różne, czarny bez, rokitnik na przykład, ale też jest 100% z malin. On jest też kwaśny, ale już taki dużo mniej kwaśny na przykład i można dziecku podawać też taki sok 100% z jakichś tam różnych właśnie wariantów, że tak powiem, nie? No dokładnie. Prezentacja, tak, tutaj też rodzice proszą o prezentację. Jak najbardziej ja po zakończeniu już naszej transmisji będę rozsyłać, bo mam ją już u siebie. Dzięki Emilka za przesłanie. Także i też tutaj Karolina pyta, jaki tran? No ja mam jakąś tam swoją już rekomendację, którą stosuję u Antka. Mogę powiedzieć, jest to polska firma Gal. Którą tak, jak to jest bardzo fajny tran. Także no tutaj no też akurat no ja używam, tak? Ja mogę polecić, no Antek już łyka w kapsułkach, chyba wiem, że też oni mają w takich szklanych butelkach nawet smakowe. Tak, pitny. Ja polecam akurat od nich pitny, taki kapsułkowy, już bym wybierała taki, gdzie jest troszeczkę więcej tych czystych EPA i DHA, właśnie skierowane do dzieci. I tutaj jest taka firma, tylko teraz akurat wyleciała mi nazwa, niebieskie opakowanie Nord, nie przypomnę sobie teraz akurat. Jeszcze raz? Też tran, tak, w takim niebieskim opakowaniu specjalnym. Ja go tam na prezentacji umieszczałam, więc... Ja roześlę. Tak, to tam będzie. Fajnie. Tak, ta firma Farin na przykład, która tutaj też mam już w trakcie prezentacji mówiłam, bardzo dobry tran i też kapsułkowy omega-3. Także chociażby to.
Ja mam też taką, wiesz co, też udostępniłam u nas na grupie jelitowej, Jelita Centrum Dam Dowodzenia, taki link. Ktoś robił, jacyś badacze z polskiego chyba uniwersytetu robili takie niezależne badanie i tam badali te trany różne. I tam jakieś rekomendacje, chyba 5 takich pozycji, między innymi to, co mówiłaś, ta firma, też tam umieścili, tak? Bo tam też trzeba patrzeć na jakość tego tranu. Bardzo. No, możesz mi to też podesłać, bo ja takie badania miałam, ale może masz coś nowego, coś innego, więc ja sobie z chęcią też zerknę, więc jak coś możesz mi tam też w naszej konwersacji podesłać. Dobrze. Słuchajcie, my będziemy powolutku zbliżać się ku końcowi już. Jak macie jeszcze jakieś pytania, coś tam się urodzi po tej transmisji, to piszcie, bo ten live będzie dostępny oczywiście na profilu Fundacji Serce Dziecka, także będzie go sobie można jeszcze obejrzeć. No i my jesteśmy do dyspozycji. Milka, wiem, zapracowana bardzo, ale mam nadzieję, że postara się znaleźć chwilkę, żeby na te pytania odpowiedzieć. Jak najbardziej. Jeżeli coś jeszcze, jeżeli będzie dużo pytań, czy będziecie chcieli kolejne takie spotkanie, to ja z przyjemnością znajdziemy jakiś termin, w którym będziemy mogli sobie o tym opowiedzieć. Ja też no ten czas się bierze z tego, że też jestem mamą, młodą mamą, która też pracuje, więc też staram się trochę to balansować pomiędzy tym siedzeniem przed komputerem, pracowaniem, przyjmowaniem ludzi, prowadzeniem konferencji, milionem innych rzeczy, a rzeczywiście domem i córcią. Także to z tego wynika. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, Emilia, i mam nadzieję do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie.